Ave Maria, kochany braciszku, kochana siostrzyczko w Chrystusie. Czas Wielkiego Postu to czas odnowy, a nie smutku. Przez te 40 dni mamy dzięki współdziałaniu z łaską Bożą przygotować się do owocnego przeżycia Paschy. Cały okres paschalny składa się z 90 dni. To 40 dni Wielkiego Postu oraz 50 dni uroczystego i radosnego świętowania Wielkanocy. Czas wielkopostnej pokuty możemy porównać do ciężkiej, mozolnej pracy rolnika, który najpierw w pocie czoła uprawia ziemię, ale potem, podczas żniw, cieszy się bogatymi plonami. Zatem w czasie Wielkiego Postu ma być wysiłek duchowy, ale jest też głęboka radość. Skąd ta radość? Bo u nas, wśród chrześcijan, wszelkie wysiłki pokutne opromienione są słońcem, któremu na imię miłość. Przez pokutę i umartwienie powracamy do Boga, który jest miłością. Podczas tych 40 dni będzie oczywiście duchowa walka i mamy ją podjąć w sposób szczególny w tym czasie. Ale pamiętajmy, ta walka ostatecznie uwieńczona zostanie paschalnym zwycięstwem Chrystusa. Gdy walczymy o dobro w nas samych przez szczerą pokutę i nawrócenie, wtedy świadomie zanurzamy się w Chrystusowym zwycięstwie. I to właśnie staje się źródłem naszej najgłębszej radości. Jest to radość paschalna, do której zmierza się drogą krzyża. Podczas Wielkiego Postu dominują trzy wątki treściowe. Są nimi nawrócenie, chrzest i męka pańska. Nawracamy się przez prawdziwą i owocną pokutę. Na czym polega taka pokuta? Po pierwsze, na umartwieniu ciała i żarliwej modlitwie. Po drugie, prawdziwa pokuta polega na czynach chrześcijańskiej miłości, którymi są jałmużna, przebaczenie i pojednanie. Cała pokuta i te wszystkie praktyki mają na celu dwie rzeczy: odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym sercem ku Bogu. Gdy właśnie tak się nawracamy, wracamy do źródeł naszej chrześcijańskiej tożsamości, do Paschy wkraczającej w życie wierzących w Chrystusa, czyli do Chrztu Świętego. Chrzest Święty jest drugim tematem Wielkiego Postu. Specjalnie dobrane czytania w liturgii słowa tego okresu ukazują teologiczną głębię chrztu, przez co przygotowują katechumenów do przyjęcia tego sakramentu, a wszystkich ochrzczonych do prawdziwego i głębokiego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii paschalnej, gdy publicznie i uroczyście wypowiemy słowa „wyrzekam się szatana” i „wierzę Chrystusowi”. Trzeci temat, który towarzyszy nam przez Wielki Post, to męka pańska. Według tradycji intensywne przeżywanie męki pańskiej związane jest z dwoma ostatnimi tygodniami Wielkiego Postu. A najbardziej akcent pasyjny położony jest szczególnie na ostatnim tygodniu, który nosi miano Wielkiego Tygodnia i zaczyna się w Niedzielę Palmową. Na czas ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu krzyże i obrazy są zasłaniane.
co ma wyrażać naszą niegodność wobec świętości Boga, a także ma nas zachęcić do głębszego wejścia w misterium męki i śmierci Pana. Znak zasłony okrywającej krzyż jest pozostałością tak zwanej zasłony postnej, którą w starożytności chrześcijańskiej rozciągano między ołtarzem a ludem, na znak, że publiczni pokutnicy, którzy uczestniczą w Eucharystii, nie są godni oglądać ołtarza i tego, co się na nim dokonuje. Wielki Post trwa do Wielkiego Czwartku włącznie, wraz z wielkoczwartkową mszą Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Rozpoczynając Wielki Post, pamiętajmy, że jest to czas szczególnej łaski i szansy, jaką daje nam Pan. Dlatego niech będzie to czas intensywniejszej, gorętszej modlitwy. Niech to będzie czas głębszego pochylenia się nad Pismem Świętym. Uważnie wsłuchujmy się też w czytania mszalne i modlitwy Kościoła, przeznaczone na ten okres liturgiczny. One to bowiem wytyczają nam drogę wielkopostnych wysiłków ku nawróceniu. Drogi braciszku i siostrzyczko w Chrystusie, przez okres Wielkiego Postu na kanale Na Jej Głowie będziemy publikowali codzienne rozważania męki Pana Jezusa i Matki Najświętszej, które napisali uznani przez Kościół autorzy. Zamieścimy również rozmyślania służące poznaniu świętego Józefa, dziewiczego ojca Pana Jezusa. Niech on prowadzi nas przez te 40 dni Wielkiego Postu i uprasza łaski u Pana Jezusa, który, jak mawiają święci, niczego mu nie odmówi, bo to święty Józef. Podczas ziemskiej pielgrzymki troszczył się i wszystko dostarczał kochanemu Jezusowi i Matce Przenajświętszej. Zatem święty Józefie, prosimy, prowadź nas przez ten czas wielkopostnej pokuty i uproś u dobrego Boga, abyśmy nawracając się, bardziej przylgnęli do Pana Jezusa. Święty Józefie, módl się za nami.